Zenna Henderson. June przyszła popilnować Dabiego Warrena, chorowitego kilkulatka o płaczliwym głosie i niezwykle mądrych, dojrzałych oczach. Zaczynają bawić się w wymyślanki. Chłopcu niech brak wyobraźni, szybko jednak nudzi go wymyślanie rzeczy na niby. Postanawia zrobić coś naprawdę. Za sprawą niewinnej zabawy June trafia w sam środek koszmaru. June westchnęła, odruchowo odgarnęła palcem włosy z oczu i popatrzyła na Dabiego, który leżał w saloniku. — Dabi, proszę — powiedziała. — Obiecałam twojej mamie, że dziś będziesz cicho. Jak możesz wyzdrowieć, kiedy skaczesz i robisz tyle hałasu? Dabi łypnął z kanapy błyszczącymi od gorączki oczami. Trzymał maleńką ciężarówkę, w którą walił dziecięcą gitarą. Jestem cicho, June. To ciężarówka hałasuje. Widzisz? I znowu załomotał. Gitara pękła z hukiem i Dabi zamrugał zaskoczony. Wahał się między łzami z powodu zniszczenia i radosnym śmiechem ze strasznego hałasu. Nim zdążył się zdecydować, zaniósł się kaszlem, głębokim i dudniącym, który niemiłosiernie wstrząsał jego drobnym ciałem. Na tym koniec, Dabi, powiedziała June stanowczo, zbierając zabawki z kanapy i wprawnym ruchem wygładzając okrycie. I tak za 15 minut musisz iść do swojego pokoju, albo pomaszerujesz od razu, jeśli się nie uspokoisz. Twoja mama zadzwoni o 7, żeby zapytać, czy wszystko w porządku. Nie chcę jej mówić, że ci się pogorszyło, bo byłeś niegrzeczny. Poczytaj sobie książkę i bądź cicho. Mam lekcję do odrobienia. Zapadła cisza, zakłócana przez pociąganie nosem i szmer ołówka na papierze. Potem Dabi zaczął śpiewać. Kutry krewetkowe tańczą dziś na falach, kutry krewetkowe tańczą dziś na falach, kutry krewetkowe tańczą dziś na falach, kutry krewetkowe tańczą dziś na falach. Dabi! Krzyknęła June, robiąc groźną minę znad książki. Nie hałasuję! Zaprotestował Dabi. Śpiewam. Kutry krewetkowe. Atak kaszlu przerwał mu w połowie zdania. June wytarła mu nos i pocieszała go, dopóki atak nie minął. Widzisz? Twój kaszel myśli, że hałasujesz. To co mam robić? Zapytał Dabi ze złością, znudzony 4 dniami w łóżku i zmęczony ostrym kaszlem. Nie mogę śpiewać i nie mogę się bawić. Chcę coś robić. Ha! June przeszukała swój repertuar opiekunki i podsunęła pomysł, który Dabi natychmiast podchwycił. Może pofantazjujesz? Wymyśl sobie zoo. Na przykład zielona żyrafa z mopem zamiast ogona i łyżworolkami na nogach byłaby świetna, nie? Dabi poważnie zastanowił się nad propozycją. Gdyby jeszcze miała 3 paczki do piany zamiast uszu? Powiedział. Jasne, że ma. Zgodziła się June. Teraz ty wymyśl zwierzę. Lew, rzucił Dabi po krótkim namyśle. Ma flagę zamiast ogona, piracką flagę i nosi żółte piżamy, na plecach ma skrzydła samolotu, a uszy kręcą mu się jak śmigła. Dobre, pochwaliła June. Teraz ja. Orzeł z tęczowymi skrzydłami i różami rosnącymi wokół szyi. Żywi się śpiewem ptaków, ale ptaki się go boją, więc prawie zawsze jest głodny. Biedny orzełek. Dabi zaśmiał się. Wymyśl coś jeszcze, powiedział, opierając się o poduszki. Nie, twoja kolej. Może teraz sam powymyślasz? Muszę zrobić zadanie z geometrii. Dabi spochmurniał, ale po chwili uśmiechnął się szeroko. Zgoda. June wróciła do stołu, ciesząc się, że Dabi jest chwilowo grzecznym chłopcem, a nie rozwydrzonym brzdącem jak zazwyczaj. Splotła nogi pod krzesłem, przegarnęła włosy rękami. Nim zaczęła następne zadanie, zerknęła na Dabiego. Smutek ścisnął jej serce, gdy zobaczyła, jaką bladą i drobną ma buzię. Wydawało się, że za jej każdą wizytą robi się coraz bardziej przezroczyste. Zadrżała lekko, gdy wspomniała słowa swojej mamy.
Biedactwo, nie musi martwić się o starość. Zwróciłaś uwagę na jego oczy, June? Są mądre i dojrzałe. Niedobrze, kiedy dziecko ma takie mądre oczy. Zbyt często zaglądał na drugą stronę. June z westchnieniem zabrała się do pracy. Ogrzewanie mruczało cicho i dzień niezauważalnie przechodził w przyjemny, zwyczajny wieczór. Pani Warren rzadko kiedy zostawiała Dabiego, ponieważ dużo chorował i praktycznie spędzała z nim cały dzień, dopóki nie położył się spać. Ale dziś, kiedy June wróciła ze szkoły, mama kazała jej zadzwonić do pani Warren. Och, June! Głos pani Warren zdradzał zaniepokojenie. Mogłabyś przyjść do nas od razu? Teraz? Zapytała June z lekką irytacją, bo chciała umyć włosy i pomalować paznokcie, a poza tym umówiła się z Larian, że przesłuchają jej nową płytę. No właśnie, przepraszam, że to tak nagle, mówiła pani Warren. Sama nie lubię, kiedy ktoś umawia się w ostatniej chwili, ale znów zachorowała matka mojego męża i musimy do niej jechać. Nie powierzyłabym Dabiego nikomu poza tobą. Znów ma zapalenie oskrzeli, więc nie możemy go zabrać, ale wrócę do domu jak najszybciej, nawet jeśli Orin będzie musiał zostać. Już przyszedł z pracy i czeka na mnie. Proszę cię, June, zgódź się. No... Niechęć stopniała, gdy June usłyszała łzy w głosie pani Warren. Odłoży włosy, paznokcie i płyty na kiedy indziej, a w domu pani Warren będzie mogła odrobić lekcję. No dobrze, zaraz przyjdę. Och, dziękuję ci, moje dziecko. Zawołała pani Warren i odłożyła słuchawkę. June! Musiał zawołać parę razy, nim June wyrwała się z ponurej mgły, jaka spowiła nowe twierdzenie z geometrii. June! Zawodził płaczliwy Dabi. June sapnęła ze złości, a już była bliska rozwiązania zadania. Słuchaj, Dabi! Zaczęła przesadnie pobłażliwym tonem, ale nie kryjąc niezadowolenia. Nie, zająknął się. Nie chcę mi się wymyślać na niby. Już nie mam pomysłów. Mogę teraz coś zrobić? Coś naprawdę? Bez schodzenia z kanapy? Zapytała June czujnie. Bez, przyznał Dabi z uśmiechem. Bez mojego latania w te i z powrotem, żeby przynieść ci różne rzeczy? Upewniła się. Dabi zachichotał. Co można zrobić naprawdę, jeśli się nie ma z czego? Zapytała June. Dabi zaśmiał się. Wymyślę. Potem jednym tchem, nie posiadając się z radości, wyrecytował. To naprawdę będzie jak na niby, ale zrobię coś, co nie będzie podobne do niczego prawdziwego i będzie robić rzeczy, których nie robi nic prawdziwego. Co? Powtórz, poprosiła June. Założę się, że nie dasz rady. Dabi wiercił się podekscytowany. Zakaszlał na próbę. Uznał, że nie jest gotów do powtórki przedstawienia i powiedział: Nie mogę tego powtórzyć, ale założę się, że mógłbym to zrobić. Ostatnim razem, jak byłem chory, wymyśliłem parę nowych magicznych słów. Są naprawdę dobre. Założę się, że zadziałają. W porządku, bierz się do roboty, tylko cicho. Och, naprawdę będzie cicho, zapewnił Dabi ściszonym głosem. Super cicho. Zamierzam zrobić zjadacza hałasu. Zjadacza hałasu? Aha. Dabiemu zaleśniły oczy. Zje cały hałas. Wtedy będę mógł hałasować do upadłego, bo on zje wszystko i będzie naprawdę cicho. W spokoju odrobisz swoją geometrię. Miło z twojej strony, powiedziała June przeciągle. Musisz się bardzo postarać, bo mali chłopcy robią mnóstwo hałasu. Dobra. Dabi wreszcie ucichł i umościł się na poduszkach. Ogrzewanie szumiało. Stara lodówka w kuchni chrząknęła i dodała swoje pomurkiwanie do odgłosów domu. Zegar na kominku tykał miarowo. June, pochłonięta pracą domową, poderwała głowę, gdy coś zatrzepotało przy jej łokciu. — Dabi! — zaczęła ze złością. — Ciii!
Gabi przyłożył palec do ust, z podniecenia szeroko otwierając oczy. Przesunął się do June. Gorączka biła od niego jak od piecyka, przez piżamy i gruby szlafrok. Oddech miał ciężki, z zapachem choroby. Przybliżył usta do jej ucha i wyszeptał. Zrobiłem! Zjadacz hałasu! Teraz śpi! Nie hałasuj, bo inaczej cię dopadnie. A ja ciebie dopadnę, powiedziała June. Wymyślanka to wymyślanka, ale natychmiast wracaj na kanapę. Boję się, wydyszał Dabi. Co będzie, gdy złapie mnie kaszel? Będziesz kaszleć, jeśli... June zaczęła normalnym tonem, ale Dabi wskoczył jej na kolana i zakrył jej usta małą, gorącą łapką. Dygotał. Nie, nie, błagał gorączkowo. Boję się. Jak to odwymyślić? Nie wiedziałem, że zadziała tak dobrze. Coś brzęknęło i zaszurało w pokoju. June nadstawiła ucha. W jej sercu wezbrała trwoga. Nie bądź głupi, szepnęła. Wymyślanka nie jest naprawdę. Nie zrobi ci krzywdy. Przestraszyła się, słysząc serię melodyjnych gongów. Dabi skulił się w jej ramionach. Potem poznała, co to takiego. Zegar w sypialni pani Warren wybijał 7, jak zwykle za wcześnie. Z saloniku dobiegło przeciągłe szuranie, a potem zapadła cisza. Ruszaj się, Dabi. Wracaj na kanapę jak grzeczne dziecko. Koniec zabawy. Zanieś mnie. June popędziła chłopca przed sobą, przy każdym kroku uderzając go kolanami po pupie. Dabi rozejrzał się po całym pokoju i odetchnął z ulgą. Odszedł, powiedział normalnym głosem. Pewnie, wymyślanki zawsze odchodzą. Zapakowała go pod koc, potem, jakby w nadziei, że przepędzi jego strachy i swoje, spokojnie zapytała. Jak wyglądał? No, brzuch miał jak odkurzacz mamy, ten, który leży na podłodze, a nogi jak moje sanki, więc mógł się ślizgać. I nos jak wąż odkurzacza, tylko że mógł go wydłużać lub skracać według uznania. Dabi, wyczerpany, położył się na poduszkach. Zegar na kominku zaczął wybijać godzinę. I miał małe oczka, jak światełko w lodówce. June usłyszała szmer przy drzwiach do holu i podniosła głowę. Potem ustami sztywnymi ze strachu wyszeptała. I uszy jak anteny telewizyjne, żeby wyszukiwać hałasu. Patrzyła osłupiała, jak obły metaliczny korpus ślizga się po podłodze na lśniących płozach i przystaje pod kominkowym zegarem, który namyślał się przed 6 uderzeniem. Długi, pomarszczony, podobny do trąby nos poderwał się w górę. Końcówka zamigotała i wtopiła się w obudowę zegara. I 7 uderzenie nie nastąpiło. Rozległo się ciche ssanie, a potem nos klapnął na podłogę. Wskazówki zegara opadły bezwładnie. Dabi chlipał cichutko. June objęła go mocno i zacisnęła rękę na jego ustach. Ale ramiona mu się zatrzęsły i przewrócił oczami, gdy zaczął się następny atak kaszlu. Nie mógł go opanować. June starała się stłumić hałas, zasłaniając Dabiego ramieniem, ale przez głębokie, urywane kaszlnięcia usłyszała brzdęk i szmer. Wrzasnęła, gdy stwór trącił ją w kolano. Potem długi ryj musnął jej ramię i przywarł do gardła kaszlącego dziecka. Usłyszała cichy syk. Chwyciła tę straszną, wibrującą rurę i chciała ją odsunąć, ale nagle kaszel Dabiego umilkł. Po chwili ciszy rozległo się bulgotanie, jakie towarzyszy wypijaniu przez rurkę resztek wody sodowej z dna szklanki, i Dabi skurczył się niczym pusty worek. June chciała oprzeć go o poduszki, lecz zsunął się bezwładnie. Podniosła się powoli. Błędnym wzrokiem, jak w transie, spojrzała na zegar, potem na kanapę, następnie na tę straszliwą rzecz, która warowała obok. Rozjarzone ślepia mrugały, a uszy okręcały się, lokalizując źródła hałasu. June otworzyła usta i krzyknęła, bo już nie mogła pomieścić w sobie tej grozy, która ściskała jej płuca.
Obłędny krzyk zbiegł się z przerażliwym dzwonkiem telefonu. Zjadacz zawahał się, potem ruszył szybko w stronę powtarzającego się hałasu. Po czterech sygnałach telefon umilkł. Dziewczynka zacisnęła ręce na ustach, wytrzeszczając oczy w panicznym strachu. Telefon znów zaczął dzwonić. June złapała Dabiego na ręce i powoli cofnęła się do drzwi. Pysk zjadacza skoczył do aparatu i sygnał urwał się w połowie. Drżącą ręką nacisnęła klamkę. Rozległ się zgrzyt, a potem brzęk i upiorny szmer. Zjadacz próbował zlokalizować źródło dźwięku. June okręciła się napięcie, tracąc równowagę pod ciężarem bezwładnego ciała Dabiego. Osunęła się na kolano, upuszczając dziecko na podłogę. Zjadacz usłyszał łomot. Ruszył w jej stronę, przystanął przy drzwiach do holu. Uszy nachylały się i obracały. June zamarła z przerażenia, z jedną ręką wsuniętą pod ciało Dabiego. Konwulsyjnie przełknęła ślinę, potem ostrożnie wysunęła rękę. Dotknęła kościstej piersi chłopca. Nie wyczuła żadnego ruchu. Nic. Zachwiała się i cofnęła, wbijając oczy w zjadacza. Serce podeszło jej do gardła, krew ryczała w uszach. Krochmalone fałdy szerokiej spódniczki szeleściły w ciszy. Włókna dywanu szemrały pod jej rękami i kolanami. June cofała się ostrożnie od drzwi, powodując hałas dość głośny, by przyciągnąć uwagę zjadacza, ale niewystarczający, by przyciągnąć jego samego. Wreszcie dotarła do kąta z radiem. Powoli wyciągnęła rękę i włączyła odbiornik do maksimum, przekręcając regulator głośności. Zjadacz ruszył w jej stronę, gdy tylko usłyszał trzask przełącznika. June odsunęła się, ani na chwilę nie odrywając od niego oczu. Nagły ryk z głośnika uderzył ją z siłą niemal fizyczną. Zjadacz natychmiast przysunął się do radia i poderwał pysk, żeby wychłeptać ogłuszającą kakofonię dźwięków. June skoczyła do drzwi, szarpnęła gorączkowo klamkę. Wypadła na zewnątrz, zatrzaskując drzwi za sobą. Przysiadła na najwyższym stopniu, wycierając spódniczką zimny pot z twarzy. Trzęsła się w przenikliwym chłodzie, nasłuchując chrapliwego ryku radia. Dudniło tak głośno, że niepodobna było zrozumieć słów. Podniosła się i stała niezdecydowanie, patrząc na domy skulone na niewielkich działkach porośniętych trawą i chwastami. Był wczesny zimowy wieczór, lecz nigdzie nie paliły się światła. June z jękiem opadła na stopień, kuląc się rozpaczliwie i drżąc z zimna. Wydawało się, że minęła wieczność, nim radio umilkło w pół nuty. Ostrożnie podniosła się i przycisnęła twarz do szybki w drzwiach. Widziała niewyraźnie zjadacza. Leżał spokojnie przy radiu, rozleniwiony i wydęty. Była o krok od wybuchu histerii, ale wzięła się w garść. Zza rogu wyłonił się snop świateł i błysnął na czarnych oknach. Samochód z chrzęstem zajechał przed dom Warrenów i zatrzymał się na żwirowym podjeździe. June przycisnęła ręce do ust, pewna, że nawet przez zamknięte drzwi usłyszy brzdęk i szmer zjadacza, suwającego się to tu, to tam w poszukiwaniu źródła hałasu. Trzasnęły drzwi samochodu i spieszne kroki rozległy się na ścieżce. June desperacko zatrzepotało rękami, gdy pani Warren wyszła ze zawęgla. — June! — odezywała się pani Warren głosem zdławionym z niepokoju. — Zdabimy wszystko w porządku? — Co ty tu robisz? — Co się dzieje z telefonem? — sięgnęła do klamki. — Nie, nie! — June odepchnęła ją na bok. — Niech pani nie wchodzi. Panią też dopadnie. Usłyszała łoskot tuż za drzwiami. Przez kolorową szybkę zobaczyła cień ruchu, gdy pysk zjadacza podniósł się i wyciągał w ich stronę. — June! — krzyknęła pani Warren. — Wpuść mnie! O co chodzi? Oszalałaś? Urwała nagle. Twarz jej pobielała. — Co zrobiłaś Dabiemu, June? Dziewczyna aż się zakrztusiła, gdy padło oskarżenie. — Ja nic nie zrobiłam, pani Warren! — Dabi zrobił zjadacza hałasu i on...
Skuliła się, gdy pani Warren spiorunowała ją wzrokiem. Odejdź od drzwi! Nagle twarz pani Warren zrobiła się obca. Słowa rwały się. W głosie pobrzmiewał lód. Powierzyłam ci moje dziecko. Jeśli coś mu się stało... Proszę nie wchodzić. Och, niech pani nie wchodzi. June histerycznie złapała ją za płaszcz. Proszę, proszę zaczekać, niech... Puszczaj! Głos pani Warren z trudem przeciskał się między mocno zaciśniętymi zębami. Puść mnie, ty... Poderwała rękę i uderzyła June w policzek. W odpowiedzi na trzask rozległ się brzdęk za drzwiami. June zachwiała się pod wpływem ciosu, ale nie puściła płaszcza. Pani Warren zepchnęła ją ze schodów i złapała za klamkę, krzycząc: Dabi! Dabi! June na czworakach wspięła się po schodkach. Przez szybkę zobaczyła uniesioną trąbę zjadacza, chwiejącą się niczym kobra gotowa do ataku. Pani Warren gwałtownie otworzyła drzwi, odpychając potwora na bok. Krzyk zamarł jej na ustach, gdy zobaczyła syna leżącego na podłodze. Sapnęła i wyszeptała: Dabi! Wzięła go na ręce. Głowa chłopca opadła bezwładnie. Jej krzyk protestu: Nie, nie, nie! Przemienił się w nieartykułowany bełkot, gdy tuliła go do siebie. June usłyszała znajomy szmer. Rzuciła się do środka i złapała stwora, który właśnie namierzał histeryczny płacz pani Warren. Kurczowo zacisnęła ręce na pysku, ze wszystkich sił ciągnęła w tył, ale nie mogła równać się z siłą zjadacza. Zdesperowana, mocno zamykając pięści i zaciskając oczy, zaczęła krzyczeć. Długa trąba leniwie okręciła się wokół jej szyi, ale June zdołała wywalczyć sobie drogę niemal do drzwi, nim zjadacz dokonał dzieła. Unieruchomił ją na podłodze i zdusił szaleńcze wrzaski, uciszył wytężone płuca, wyssał ostatnie uderzenie serca i wreszcie ją puścił. Pani Warren wybiła w zdumione oczy w zwiotczałe, nienaturalnie wykręcone ciało June i w strasznego stwora, który mrugał światełkami i pytająco przekrzykiwał antenki. Ze stłumionym sapnięciem bezszelestnie osunęła się na podłogę. Lodówka w kuchni chrząknęła. Zjadacz z brzdękiem odwrócił się od June i ruszył do kuchni. Po chwili cofnął pysk i odsunął się od lodówki. Legł cicho, strzygąc antenami uszu. Termostat w jadalni szczęknął i zaczął mruczeć piec tłoczący gorące powietrze. Zjadacz przesunął się do ściany. Wylot kanału mieścił się tuż pod sufitem. Ryj podniósł i wydłużył, aż koniec wsunął się w szczelinę. Szum pieca ucichł gwałtownie. Zapadła cisza, głucha i niezmącona. Zjadacz nadstawił anteny i przysunął się do pani Warren. W takiej ciszy nawet bicie serca było hałasem. Rozległ się bulgot, jaki towarzyszy wypijaniu przez słomkę resztek wody sodowej ze szklanki. Ciszę zmąciło przeraźliwe wycie syreny na głównej drodze cztery przecznice dalej. Brzdęki szmer, a potem metaliczny zgrzyt płuc na trzech stopniach. Przy bardzo cichej ulicy stał cichy, bardzo cichy dom. Ciii.